Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum i zapraszam Was na czwarty odcinek z dodatku DLC Pieśni Leliany do gry Dragon Age Początek. Znajdujemy się przed wejściem do kanionów. No i ostatnio widzieliśmy Marjolaine. Trochę się zdziwiłam, kiedy ją tak szybko zobaczyłam po tej zdradzie, której dokonała. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, bo na przykład nie widzieliście poprzednich odcinków, to serdecznie zachęcam do nadrobienia, jak również zachęcam do wpadania na serwer Discord. Link macie oczywiście w opisie, a ci z Was, którzy są na bieżąco, no to doskonale wiedzą, co tutaj się wyprawia. No i już zaczynamy od walki z głębinowcami. Jeszcze ich tutaj jest więcej. No ale okej, to nie jest jakieś wielkie zagrożenie, z którym byśmy sobie nie poradzili na przykład. Głębinowce to jest akurat... No fakt, są niebezpieczne w dużej grupie, ale... Tak to nie powinny stanowić ogólnie zagrożenia. Tutaj wygląda, jakbyśmy mieli ścieżkę, ale nie mogę tutaj wejść. No wiadomo, jest za wysoko, jest zbyt stromo. No okej, lecimy dalej. Jestem ciekawa, czy już za niedługo dopadniemy Marjolaine. Oho, mamy zapis. Czy jednak teraz jeszcze nie, tylko na przykład pod koniec tego dodatku. Naprawdę nie wiem, ile czasu ten dodatek będzie trwać. Mniej więcej ile czasu zajmuje jego przejście. No, przekonamy się. Na razie mam chyba tam 2 godzinki z tego, co dobrze widziałam, nagrane. Bronto! O kurde, i to nie jeden. No właśnie, jeszcze te papiery będziemy musieli odzyskać. A może to już jest taka ostatnia misja tego dodatku? Naprawdę nie mam pojęcia. Na pewno ten dodatek jest krótszy niż Przebudzenie, ale no zobaczymy, o ile krótszy. W Przebudzeniu nabiliśmy ponad 20 godzin, więc to nie był mały dodatek. W ogóle te kaniony, podobną taką malutką przejściową lokację mieliśmy w podstawce. A może w dodatku? Nie, chyba w podstawce. Kogo my tu mamy? Jestem ciekawa, czy będziemy mieli jeszcze jakiegoś trzeciego towarzysza, czy nie. Aha, tam jest mag. Dobra. O, niedobrze. Nie mogę się ruszyć. Dobra, tego maga trzeba zdjąć. Panowie, leczcie się! Ja się nie mogę ruszyć, no. Zaraz zginę. Nie mamy w ogóle miksturek, nie mamy czym się leczyć. Dobra, koniec. Trzeba będzie powtarzać, bo nie da rady. Nie no, nie da rady. Ja w ogóle nie zauważyłam w pierwszej kolejności tego maga. Jego trzeba będzie wyeliminować. Dobra, giniemy. To nic. Wczytujemy się, no i zaraz będziemy lecieć jeszcze raz, ale... Najpierw zobaczyłam tego wojownika, później tych dwóch łuczników, którzy byli za nim. A dopiero później zobaczyłam maga, bo zauważyłam, że coś mnie spowolniło, a takie spowolnienie mógł zarzucić tylko i wyłącznie mag. Więc od razu idziemy po maga. Musimy tylko ominąć ich. O, mag mnie spowalnia. To jest zło. To jest wielkie zło! No, rusz się! No właśnie, już maga wyeliminujemy, później łuczników, to już z górki, nie? Mag tutaj stanowił największe takie zagrożenie. Patrzcie, oni się skupili na reszcie. Tu jeszcze jeden jakiś łucznik został, ale jego możemy się pozbyć. No i pięknie. Jestem bardzo zmęczony grając z Commander Raleigh.
No dobrze. Tu już więcej nic nie ma, także mag był po prostu tutaj największym bólem. To tak naprawdę jakby oni nie mieli maga, to byśmy ich od razu położyli. No ale magowie naprawdę są potężni i sporo potrafią zmienić. Dobra, level up. I sprawdźmy sobie ten kostur jeszcze. Może w zręczność. Wpakujemy, wbijemy. Może damy jej tego dualista. No i ja bym chciała jeszcze zerknąć. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj wywalimy te strzały. Tu mogę dać miecz w jednej ręce, zabawiany. 6, 6, 40. No to ten 6 możemy wywalić. I zamiast niego dać miecz. No. To musimy dać tu jednak. No i pięknie, 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 pięknie. Dobra. Więc teraz tak. Sketch, zobaczmy, czy ty możesz nosić to tak, to jest znacznie lepsze, 450, ok. Wyekwipujmy ci to. Ten kostur. A ten sztylet też wywalimy. W sumie tego Great Sworda też wywalimy. Dobra, zniszczymy wszystko, co jest nam tutaj niepotrzebne. No i okej, okay, klify, lecimy. No, ciekawa jestem, bardzo ciekawa, co tutaj się wydarzy, czy uda nam się dopaść w końcu Marjolaine, czy nie? Oczywiście będziemy lecieć z kolejnymi dodatkami. Następny dodatek to jest, jeśli się nie mylę, Golemy Amgaraku. Ale naprawdę fajna jest ta historia Leliany. Znowu mnie zastanowali. Dobra, szybko się ich po... Nie wiem, czy to była jakaś pułapka? Nie mam czym się leczyć. Jeszcze smok. Dobra, oni stanęli w tym kółeczku. Jezu, nie! Już od razu ginę. O nie, okiń nas smoka. To nie jest dobry pomysł. Dobra, przynajmniej ja wstałam. Dobra, mamy. Smogu. Smok padł. Jest Marjolaine, patrzcie na to. Ale nie atakuje nas. Dobra, szybko tego maga wykończyć. Jest. A to jest ten Harwen Rally. Komander Harwen Rally, to są. O kurde. Mamy to. Jest. Mamy to. Padasz. Padasz. A tu jeszcze Marjolaine. You're better than Marjolaine said. The bards of Orlais have earned their reputation. But I remember the scared little girl in my cell. Patrzcie na to, mamy tutaj opcję dania wyboru Sylasowi. Sylas jest twój. Zapłacisz za to. Zniszczę twoje dziedzictwo. Może niech Sylas zadecyduje, co? Sylas jest twój. I won't kill you. I'm not that selfish. Fajny, fajny wybór. Fajnie, że mogliśmy. Thanks for that. Świetne, fajnie, że mogliśmy wybrać. Marjolaine. All this. I'm doing every one of these lives. It's more fun. When it's personal. I wonder,
What did the lovely mother offer for her papers? Something as entertaining as what I did to get them? Kurczę, to mi troszeczkę wygląda, jakby to już był finał tego dodatku, wiecie. Kurde. A tu chodzi o twoją zdradę, to nie twój biznes. Znaczy, to nie twój biznes, może nie twoja sprawa. None of your business. O, sprawa. A tu chodzi o twoją zdradę, już zapomniałaś? The papers don't matter. I take them back for nothing. Then I was right to think you were dangerous. Don't turn this around on me. What you did was inexcusable. Once you started to question, it was only a matter of time before you would betray me. That's what I would have done. So I did it first. Nie, no teraz to ona... Nie, no teraz to ona obraca przeciwko na mnie. We are the same. No. So you say, but here you are, weapon in hand. Marjolaine przyrównuje nas do siebie? No nie, taka nie jest prawda. My byliśmy dla niej wobec niej lojalni i służyliśmy jej, wykonywaliśmy wszystko, co chciała i nie mieliśmy zamiaru jej zdradzić. Nawet jeżeli coś nam się nie podobało i to kwestionowaliśmy, to nie chodziło o to, że myśmy zaraz ją zdradzili. No... Nie będę tego więcej robić. Żal mi cię. Chcę tego, co jest sprawiedliwe, nie chcę zemsty. No, chcemy w sumie sprawiedliwości. Chcemy tego, co jest sprawiedliwe, a nie, no, nie chcemy zemsty, tak? I came to stop you, not kill you. If this was reversed, you'd wake every day expecting my blade. Marjolaine, we are the same. Do you want to know a secret? That moment I keep. Because even now, I don't know what ending serves best. But being able to choose, that is the truth of this story. The rest, it changes with the audience. All things change when they find purpose. Okej, słuchajcie, mamy finał dodatku. Pieśń Leliany, punkt zwrotny, zyskaliśmy osiągnięcie. No i słuchajcie, co ja mogę tutaj powiedzieć na temat tego dodatku? Krótki ten odcinek wyszedł. Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że jeszcze gdzieś będziemy w jakiejś jeszcze innej lokacji, ale okazało się, że nie. Tutaj był finał. Dość szybko. Powiem wam szczerze, podobał mi się dodatek. Fabularnie bardzo fajny, bardzo prosty. Wiadomo, tradycyjna opowieść o zemście. Oczywiście, jeżeli sami wybierzemy, że chcemy dokonać zemsty. Zastanawiam się, jakie jeszcze byłyby tutaj opcje na sam koniec, na sam finał tego dodatku. Co jeszcze moglibyśmy tutaj zrobić? Czy bylibyśmy w stanie zabić Marjolaine? Wydaje mi się, że nie. No bo jakby później wytłumaczyć to, że ona się pojawia w przypadku, wiecie, podstawki. W przypadku podstawki mamy zadanko takie osobiste dla Leliany i jest to zadanko, w którym oczywiście robimy pewne niedokończone sprawy, czyli sama sytuacja z Marjolaine, która się pojawia w Denerim, no i konfrontacja z nią. Czy tego chcemy, czy nie, bo też tam mamy wybór oczywiście. I jak chcemy, żeby ta konfrontacja się zakończyła, czy po prostu ją opuścimy, czy ona nie przeżyje tego spotkania z nami. No i ogólnie podobał mi się dodatek fabularnie. Króciutki, na pewno był dłuższy niż Kroniki Pomiotów. Bardzo, bardzo fajnie było zobaczyć Lelianę z tej innej strony właśnie wtedy, kiedy
jeszcze jej nie poznaliśmy wcześniej, jak działała z Marjolaine. Bardzo fajnie było zobaczyć troszeczkę więcej samej Marjolaine, ponieważ ona była ledwo co w podstawce, w tym jednym zadaniu dla Leliany, no i jeszcze pojawiała się w książce. W książce też co nieco mogliśmy o niej poczytać i dowiedzieć się, jaka jest. No, ja już wcześniej przeczytałam książkę, więc wiedziałam, że Marjolaine jest po prostu dwulicowa, jest podła, okrutna, zrobi wszystko, żeby tylko wbić komuś sztylet w plecy i wykorzysta każdą okazję. Po prostu ona trzymała się zawsze z tymi, którzy byli najsilniejsi i najbogatsi, tak? Jeżeli ktoś miał dużo kasy i był dość wysoko postawiony, no to oczywiście żona do takich osób przylegała i oczywiście eliminowała tych słabszych, tak? No i robiła sporo okrutnych rzeczy, naprawdę. Podejmowała się czasami takich zadań, że głowa mała. Po prostu to jest zła kobieta. Bardzo zła. W przypadku książki dostała oczywiście zlecenie zabicia przypocznego, takiego można powiedzieć personalnego bodyguarda cesarzowej Celine. To był oczywiście Michel de Chavin. No i chyba zbliżamy się do końca napisów. No i tam oczywiście musiała go zamordować. No ale najpierw go pojmała. Ale nie udało jej się wykonać tego zadania. W każdym razie nie przepadam za postacią Marjolaine, ale dodatek bardzo fajnie pokazał te relacje Leliany i Marjolaine. Było widać, że między nimi było też coś więcej niż tylko, wiecie, praca, wykonywanie zadań, jakichś kontraktów, zleceń. Między nimi też było coś więcej. Pewnie dla samej Leliany nie była to komfortowa sytuacja. Już nie chodzi o samą zwykłą zdradę, ale co Leliana musiała czuć, wiecie, emocjonalnie, kiedy no, nie wiem, czy Marjolaine rzeczywiście coś czuła do Leliany, ale sama Leliana na pewno zabolało ją to, ponieważ ona na pewno żywiła jakieś tam uczucia do Marjolaine. Marjolaine mogła tylko udawać, mogła tylko po prostu się nią bawić i wykorzystywać ją. Na pewno to robiła. Na pewno. Tego jestem pewna. Słuchajcie, będę już kończyć, myślę, że to wszystko. Dodatek moim zdaniem bardzo fajny. Zauważyłam, że momentami niektóre dialogi były, niektórych postaci były troszeczkę ciszej nagrane. No i momentami też tak było w samym przebudzeniu. W Kronikach Pomiotów tego nie było, ale no i w podstawce też nie. Normalnie przy takich samych, wiecie, ustawieniach, które mam przy nagrywaniu, no to te dialogi w podstawce były znacznie głośniejsze. W przypadku przebudzenia i pieśni Leliany były trochę ciszej nagrane. Ale mam nadzieję, że to tutaj nie jest żaden problem. Ja oczywiście staram się to pogłaśniać jeszcze. Fabuła prosta, bardzo fajna, bardzo przyjemna. Dodatek mi się podobał. Moim zdaniem jest na równi z Przebudzeniem. Mimo że Przebudzenie było dłuższe, miało więcej kontentu, to jest to naprawdę no, bardzo fajny dodatek. Podobał mi się jeszcze, no wiecie, ja myślę, że mi się wszystkie dodatki spodobają. Jeszcze nie było czegoś takiego, żebym powiedziała, że coś mi się nie podobało, bo nawet dodatek Kroniki Pomiotów mi się bardzo podobał, mimo że był taki króciutki i mimo że momentami on się przycinał podczas walki. Albo na przykład Przebudzenie, które miało trochę bugów, które uniemożliwiały przejście niektórych misji, no to i tak podobały mi się te dodatki. Dobrze, słuchajcie, już kończę w następnym materiale. Jaki się pojawi. Czekajcie. Ile w ogóle mi czasu tutaj zajęło? Sprawdźmy. No 2 godzinki. Okej, okay, no dobra. 2 godzinki. Słuchajcie, następny dodatek, jaki mamy w następnej kolejności, to jest Golemy Amgaraku. Golemy Amgaraku, a później mamy Witch Hunt, czyli polowanie na czarownicę. No i widzimy, że jest tutaj ręka Morrigan. Co w Golemach Amgaraku będzie, szczerze powiem, że nie mam pojęcia. Zobaczymy, przekonamy się. To w każdym razie już rozpoczniemy sobie w następnym materiale i ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mimo że był taki krótki na koniec, troszeczkę opowiedziałam o, wiecie, swoich wrażeniach, jakie tutaj miałam. No i ogólnie dużo historii było w tym dodatku. Nie było jakoś, wiecie, dużo zwiedzania, czy jakoś, wiecie, eksploracji jakichś dużych rozbudowanych lokacji. Nie, samą historią to szło i nawet fajnie, nawet pasowało to do tego dodatku. I podobało mi się też to, że Leliana tak, kiedy rozpoczynał się ten dodatek i kiedy się kończył, tak opowiadała tą historię, tak jakby, no wiecie, wydarzyło się to już dawniej, jakby opowiadała ją teraz. I to była też taka historia z morałem. Zawsze mamy jakiś wybór, zawsze coś, możemy się na coś zdecydować, tak? Wiadomo, można na przykład iść rządzą zemsty i wiecie, rządzą mordu,
chcieć zamordować Marjolaine, później zdecydować się na coś innego. No tutaj wiadomo, każdy podejmie inny wybór. I zastanawiam się, jakie jeszcze opcje były na sam koniec, nie? W sensie, co jeszcze mogłoby się wydarzyć? Czy to jest tak, że no nieważne, co powiemy, Leliana zawsze odchodzi, czy i zostawia Marjolaine, czy jest jakaś na przykład opcja zabicia jej? No, wydaje mi się, że nie, no bo tak jak mówiłam, ona by się inaczej nie mogła pojawić w podstawce. No chyba, że wiecie, chyba, że ja źle mówię i może jest jakaś taka opcja. No wiecie, ja to przychodzę po raz pierwszy, więc nie wiem, jak to dokładnie by wyglądało. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli dodatek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sami sądzicie na temat tego dodatku, jak Wam się podoba, co Wam się najbardziej podobało w tym dodatku. No i zachęcam Was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych dodatków oraz drugiej części, która pojawi się zaraz po skończeniu polowania na czarownicę. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!